Witamy serdecznie. Kolejny poświąteczny program z cyklu Przesłuchanie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Michał Majewski, radny miasta Kościerzyna. Witam serdecznie. Witam mieszkańców. Adam Plutowski, Dziennik Bałtycki. Krzysztof Węcki, Telewizja Kaszuby. Dzień dobry Państwu. Witam redaktorów. Panie radny, pierwsze pytanie. Jak pan ocenia budżet na 2014 rok? Trudno odpowiedzieć. Dobrze wiecie, że głosowałem przeciwko budżetowi. I to, co podkreślałem dość często, że ja patrzę na funkcjonowanie miasta przez perspektywę pracy nad moją firmą. I tak jak szukam oszczędności u siebie i staram się nie zadłużać o kolejne kredyty czy kolejne pieniądze firmy, tak wychodzę z założenia i czuję to wewnętrznie, że miasto też nie powinno się w tym momencie zadłużać. Jest rzeczywiście strasznie ciężka sytuacja. Widzimy to na przykładach innych samorządów. No właśnie, a które nie wiem, inwestycje, może które sytuacje w tym budżecie są takie niepotrzebne pana zdaniem? Które można było przesunąć na później, no może tak. Bo wiadomo, że miasto mocno się zadłużyło w poprzedniej kadencji na inwestycje. W kontekście takiego zaciskania pasa. W tym momencie byłem na pewno przeciwko programowi Kawka. Mhm. Może nie przeciwko zmianie powietrza w Kościerzynie, ale przeciwko temu programowi. Ten program też będzie nas kosztował z budżetu miasta dość spore pieniądze. I to było przypomnijmy, to był program dopłat do przyłączy ciepła, tak? Nie tylko. Program Kawka ma teraz objąć także kogenerację energii i w tym kontekście jest tak dużo niewiadomych. Nie wiadomo, co się stanie z naszym gazem łupkowym, w którym kierunku pójdą paliwa odnawialne, zrębki, wszystkie inne rzeczy. Na razie za wcześnie jeszcze. Ja uważam, że jest to za wcześnie, żeby po prostu podejmować takie decyzje. Co jeszcze? Która inwestycja jeszcze? No jeszcze są inwestycje. Mocno obciąża budżet, a efekt będzie no może liczony później, tak? Bo od razu efektu nie będzie. To co przedsiębiorcy i co ja czuję, to w takim wykonaniu, jak jest proponowany inkubator przedsiębiorczości, tam to są też duże środki z budżetu miejskiego dokładane. Przypomnijmy, jaka to kwota? Ten w sumie prawie 16 milionów złotych, ale to jest... Jaka kwota obciąża bezpośrednio budżet kościerski? Kościerski jest to, no nie pamiętam dokładnie, ale około 3 milionów złotych. Mhm. I nie czuję przyszłego pozytywnego efektu. Myśmy pojechali, czy zorganizowano nam wycieczkę po inkubatorach przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim, w Cieżniach, w Chojnicach i ten, który powstaje w Kościerzynie, ma bardzo przypominać ten, który jest w Chojnicach, że będzie to typowy biurowiec. A ja jednak wychodzę z założenia, że nam są potrzebne miejsca pracy fizyczne, że potrzeba po prostu zakładów pracy, gdzie ludzie rzeczywiście będą pracować. No tak ironicznie twierdzę, no budują się zakłady pracy, widzi pan, jedna galeria powstaje, druga galeria, Biedronka, z jednej strony tak, możemy powiedzieć, że tam będzie jakieś miejsca pracy będą, ale z drugiej strony upadają prywatne sklepiki, w których właściciele mieli swoje powierzchnie handlowe, swoje lokale, sami tam pracowali i nie mogą się utrzymać. Pracownicy, którzy tam pracują, też mówią, że warunki są strasznie ciężkie, no ale w Kościerzynie z pracą jest tak trudno, że muszą podejmować tą pracę. Oni nie mogą wytrzymać. Tam odejdzie może ta skala, powiedzmy, tych odejść czy zwolnień pracowniczych w stosunku do tego, co w galerii, nie będzie równoznaczna, ale z drugiej strony... Zamykając temat budżetu tego 2014, jak pan ocenia budżet za tamten rok? Jego realizację? To się znaczy, był w tym budżecie, uważałem, że nie uda się go wykonać i w połowie roku tym posunięciem, sprzedażą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wodociągu przez miasto, był to dodatkowy zastrzyk pieniędzy, który no spowodował, że w jakiś sposób udało się to zamknąć. Było to, ale myśmy radni, ale o tym w ogóle nie wiedzieli. Za udzieleniem absolutorium. Za udzieleniem absolutorium, już mówię, nie było. Praktycznie jako sam po posiedzeniach komisji wiedziałem, że absolutorium i tak przejdzie. I już tym faktem mówię, bo sam budżet i zadłużenie, wiadomo, że ja głosowałem przeciwko temu budżetowi na 2014 rok, nie podoba mi się to,
Natomiast samo wykonanie w stosunku do tego, co zakładali, w jakiś sposób się udało. Mówię, niekoniecznie jestem zadowolony z tego sposobu, że została ta sieć wodociągowo-kanalizacyjna sprzedana, bo mimo, że tłumaczone jest to mieszkańcom i społeczeństwu, że nie ma to dużego wpływu na taryfę wodno-ściekową, natomiast bezwzględnie każdy z panów, czy z mieszkańców, czy wszystkich dokładnie wie, że jeśli coś kupi, zrobi, to ma to wpływ na finanse rodzin, firm, czegokolwiek innego i na pewno też odzwierciedla się to w taryfie, bo w przypadku wodkanu musi to być w taryfie wodno-ściekowej. No nawet jeśli to będzie tak czy inaczej przedstawione. To jednak jest pan w opozycji, bo ja już myślałem, że jak pan zagłosował za absolutorium, to nie jest pan, bo tu jest, powiem szczerze, że rzeczywiście tym posunięciem w jakiś sposób udało się zamknąć budżet i to trzeba przyznać tam na plus. Mimo, że mi się nie podobał sposób, w jaki to zostało wykonane. Tak? No to jakieś koło ratunkowe pewnie. Przypuszczam, no w tym momencie się już łapiemy wszystkiego po to, żeby to pozamykać. Obserwując sesję i pana wystąpienia na sesjach, no odnosi się wrażenie, że jest pan w jawnej opozycji wobec układu rządzącego, wobec władz czy koalicji w tej chwili rządzącej w Kościerzynie. No, dlaczego? Nie powiedziałbym, że to jest opozycja, bo na pewno nie zgadzam się z wieloma posunięciami, które robią obecne władze. Ja powiedziałem, jeśli będą projekty, które będę odczuwał, że są dobre dla miasta, dla mieszkańców, to zagłosuję za nimi. I zgodzę się i poprzę tą władzę. Ja po prostu się z nikim nie związałem w tym momencie. Nie podobało mi się, jak występowałem z tego całego układu. To, że rzeczywiście ma się tak mały wpływ na to, co się dzieje. Próbowałem w jakiś sposób się kontaktować, żeby wspólnie ustalić jakiś program działania tej poprzedniej części, z którą występowałem do wyborów. Ma pan na myśli to, że te przekazane głosy na burmistrza Czuchę w wyborach? Że... No liczył pan na to, że oddając swoje głosy na burmistrza, będzie pan miał jakieś wpływ na decyzję? Tak, dokładnie miałem nadzieję, że po prostu że ta dyskusja będzie wyglądała inaczej. Ile to było procent? Ile pan zdobył? Około 16%. Około 16%. Miałem nadzieję właśnie, że ta dyskusja będzie bardziej merytoryczna przed przygotowaniem uchwał. A odbywało się na tej zasadzie, że właściwie były przygotowane uchwały i bez konsultacji. Tak, bez konsultacji wcześniejszych i dopiero potem, żeśmy się spotykali i rozmawiali na temat tych uchwał właśnie. A ja myślałem, że będzie to wyglądało w ten sposób, że będziemy przygotowali, o czymś rozmawiali, dojdziemy do jakiegoś wspólnego konsensusu i dopiero wtedy będzie przygotowana uchwała na podstawie tych dyskusji, które są wcześniej przeprowadzone. Przypomnijmy, bo teraz reprezentacja pana ugrupowania w Radzie Miasta to pan i pan Dargacz, tak? No, Tomek Dargacz startował z PiS-u, ja startowałem z PiS-u i Benek Karczewski startował z PiS-u. Razem z samorządnością Piotr Słomiński, Kazik Stoltman, Kazik Bożyszkowski. Ale patrząc na to, ten sławetny SIS, bo pod takim szyldem poszliście, on już chyba nie jest takim SIS-em sprzed 4 lat. No właśnie, o to chciałem zapytać. Praktycznie mówię. Dlatego pytam, w tym momencie, że z kim się pan identyfikuje de facto w Radzie Miasta? Czy to jest ta frakcja PiS-u, czy frakcja SIS-u całego? Odnoszę takie wrażenie, być może mylne, ale chyba bardziej jest po stronie koalicji rządzącej. No, samorządność. Też dlatego między innymi ja z tego wystąpiłem, bo ja miałem nadzieję, że będzie to merytoryczna dyskusja i niekoniecznie nie musiało to by być po stronie koalicji rządzącej, ale pod warunkiem, że rzeczywiście wyglądało to by inaczej. Natomiast jeśli mieliśmy być tylko automatami prawie do podnoszenia rąk, czy zgadzania się, albo ewentualnie niezgodzenia w jakimś stopniu, ale w efekcie wyglądało to i tak, że nawet jak była jedna czy dwie osoby przeciw, większościowo to przechodziło. Ja nie potrafiłem tego zrozumieć. Oficjalnie powiedziałem, że żeby nie było jakiejś niejawności, występuję z tego i będę głosował tak, jak będę to czuł sam, zgodnie z moim sumieniem. To jest już pomysł na wybory? Pójdzie pan do wyborów i z kim? Nie wiem, jest to bardzo ciężka sytuacja. Ja już po tej perspektywie wielu powiedziałem. Osób nie chcę o tym mówić. Tak, nie chcę o tym mówić. Ja oficjalnie. Już powiedziałem, że po tej perspektywie mojej dwóch kadencji w Radzie Miasta.
to zastanawiam się nad tym, czy w ogóle na radnego startować, bo jeśli ma być kolejną kadencję radnym, bezradnym i tylko zwracać uwagę na to, co mi się ewentualnie nie podoba, czy też podoba, to nie mieć na to specjalnego wpływu, to nie wiem, czy nie lepiej po prostu to zostawić i nie zająć się swoją firmą, albo tylko ewentualnie zdecydować się na kandydowanie na burmistrza. Czyli będzie pan kandydował na burmistrza? Rozważam tą możliwość. No nie ukrywam, że chociaż, ma pozytywny bardzo wizerunek. Chociaż powiem szczerze, że w przypadku mojej firmy jest to bardzo ciężka decyzja, bo ja mam działalność licencjonowaną. Licencję, którą ja dostałem na prowadzenie mojej działalności, dostałem na 50 lat. Natomiast w tym przypadku, jeśli udałoby się to osiągnąć, ja muszę przepisać to albo przekazać komu innemu, a obecnie więcej niż na 5 lat. Nie ma możliwości właściwie uzyskania licencji. Co 5 lat samą procedurę? Ostatecznej decyzji jeszcze nie podjąłem, ale rzeczywiście biorę to poważnie pod uwagę. Wracając do sytuacji do miasta, jak pan ocenia realizację tej ustawy i tego obowiązku śmieciowego? Gminy, tak? Który przyszedł na gminę, a więc gmina nakłada na nas obowiązek, na obywateli, to, że w formie podatku, ja to nazywam podatkiem, bo chyba tak to trzeba chyba tak nazwać, odbiera od nas nasze odpady. Jak to jest realizowane według pana? Jak pan to widzi? Jak to realizuje gmina miejska? Potrafię zrozumieć decyzję gminy miejskiej. Też zgłosowałem za przystąpieniem do Związku Gmin Wieżyca. Ze względu na to, że to wiązałoby się z dodatkowymi miejscami pracy, z dodatkowymi obowiązkami, jeśli miałoby to przejąć miasto. Natomiast po wstępnej realizacji tego w zeszłym roku, we wrześniu zwróciłem uwagę, czy nie należałoby na komisjach przedyskutować ewentualnej zmiany, czy jednak w rzeczywistości, tak jak nakłada to ustawa na samorząd miejski, przejęcia tego, znalezienia tych paru miejsc pracy w Kościerzynie, I przejęcia tego przez miasto. Rzeczywiście kontakt mieszkańców czy osób, które są po... A więc taki zwrot, rozumiem, że zostajemy w związku jako gmina, nie, tak? W ogóle wystąpienie związku. Jednak wystąpienie związku i przejęcie i tego wszystkiego. I realizacja tego tutaj bezpośrednio tak w gminie. Tak jest. Na pewno dla mieszkańców myślę, że byłoby łatwiej, byłby ułatwiony dostęp, kontakt, mogliby bezpośrednio przyjść, porozmawiać z kimś, swoje problemy zgłosić, a ten kontakt z Związkiem Gmin Wieżyca, który jest w Starogardzie, no jest strasznie utrudniony. Telefonów praktycznie nie można, nie odbiera się. Jaka reakcja Rady była na ten pomysł pana? Nie wiem, no zostało to przyjęte, że zwróciłem taką propozycję, no i od tej pory, no żeśmy zwrócili, w ogóle Tomek Dargacz bardzo sugeruje w blokowiskach. Ja rzeczywiście to też przeanalizowałem, tak? I dla rodzin mieszkających w blokach ten wzrost opłat za śmieci rzeczywiście był duży, tak? I nie wiem, czy on jest adekwatny do tego, co się tam produkuje. Myślę, że należałoby nad tym się zastanowić, to zmienić. W przypadku domów jednorodzinnych, powiedzmy, zostało to na podobnym poziomie, natomiast tam te osoby w ogóle... Wzrost na jedną osobę. Tak jest, bo tam jest przeliczone na jedną osobę i tam jest definitywny wzrost w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób. Mhm. Czy dla budżetu miasta problemem będzie to, że powiat obcina dotacje dla basenu? Obciął, de facto. No, pytanie, dotacja została zmniejszona. Pytanie, kto to obciął, czy powiat, czy Rio, tak? No, powiat, czy Rio. Mamy winę, no właśnie. Tak? No, można ktoś chce nie radzić z Możemy zepnąć. Natomiast rzeczywiście, jeśli taka sytuacja jest i to jest około 30 tysięcy złotych, których, kurczę, powiat ze swoich pieniędzy nie będzie dokładał. Miasto jest de facto współwłaścicielem, tak? Tak jest. I jest odpowiedzialny za finansowanie. Takie samo obciążenie finansowe ponosi, bo obciążenie finansowe miasta i powiatu jest po 500 tysięcy rocznie, jeżeli chodzi o basen, w formie dotacji do nauki pływania dla uczniów. W tym momencie powiat wycofał się z tej umowy, no, argumentując to tym, że Rio... Zmniejszył miesięcznie tak o kwotę 27 tysięcy. Tak. No. Co daje 160 tysięcy, myśmy to liczyli do końca roku. To są strasznie duże pieniądze. I żeby to nadrobić z biletów, to trzeba było zagonić, że tak powiem, na basen 17 tysięcy klientów.
Nierealne zupełnie. Dodatkowo. Tym bardziej, że wiemy, że na basenie w ostatnim czasie miała miejsce też wymiana tych wyciągów, które są nad... I prawdopodobnie dokładnie. One też, nie zostały uznane w ramach gwarancji. Obciążyły też konto czy finanse basenu. No i będzie problem. Mamy w Bytowie, mamy w Kartuzach teraz basen, mamy w Kościerzynie. Część klientów bardziej będzie tu korzystała, chciała akurat tu przyjechać, ale ogólnie myślę, że nasilenie, nie jesteśmy w stanie już dużo zwiększyć ilości osób, które będą chciały ten basen odwiedzać. Mhm. Tak? Ale czy miasto jest przygotowane? Czy ma rezerwę budżetową? Czy miasto jest przygotowane? Wie Pan coś na ten temat? Miasto z tego, co jest i po ostatnich zmianach do budżetu, gdy wyszła możliwość pozyskania pieniędzy na schetynówkę na ulicę Towarową, to co przygotował Pan Skarbnik, to były przesunięcia z innych inwestycji, ograniczenia na czy wykupy z wykupów ziemi, przesunięcie wykupu placu od PKS-u, wszystko po to, żeby znalazły się pieniądze na tą inwestycję, przyspieszenia spłaty przez KOS-ECO wykupu tej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, już rata, która miała w przyszłym roku być płatna, też na ten rok, po to, żeby pozyskać pieniądze na ewentualną schetynówkę. Także patrząc w ten sposób na ten budżet, widzimy, że nie było jakby zewnętrznych już środków, to polegało tylko na tym, żeby gdzieś wszędzie czyli poobcinać. Nie zdolności pozyskania zewnętrznych środków? Tak, typu to będzie, kredyt czy obligacje? Także kredyt spółka, i kredyt. Spółka Aquacentrum może mieć problem na koniec roku. Tak, spółka. Ale to może też oznaczać problemy dla wszystkich. Dokładnie, bo to będzie dla miasta i dla powiatu, bo teoretycznie po 50% powinni w przypadku ewentualnych braków na basenie, miasto i powiat powinny zgłosić to w wysokości swoich udziałów, a jest to po 50%, po prostu uzupełnić te braki. Tak. Zna Pan taki dokument jak lista budynków objętych, że tak powiem, taką troską konserwatorską? No to kojarzy Pan taki dokument? Kościerzynie coś takiego jeszcze w poprzedniej kadencji było rady, jak byłem, coś takiego było przygotowywane, dokładnie nie analizowałem tego, ale wiem, że coś takiego było. Było coś takiego. Kojarzy Pan, dlaczego chcę to zadać pytanie? Bo no przypuszczam, że tak. Tak, no chodzi o rozbiórkę budynku po byłej mleczarni, gdzie starostwo de facto tłumaczy się troszeczkę tak dziwnie, że nie znało tego dokumentu. No to już jest problem starostwa. Z tego co wiem, przedsiębiorca złożył zapytanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dostał odpowiedź, że ze względu na różne tam przybudówki i inne rzeczy, ten budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską zabytków. Ale jest wpisany na listę tą stworzoną przez Radę Miasta Kościerzyna. I wojewódzkiej właśnie nie figuruje, natomiast przepływ dokumentów w powiecie, między powiatem a miastem, gdy są to decyzje, które wydaje na rozbiórkowe wydaje powiat, no to te wszystkie dokumenty powinny jednak między tymi samorządami czy tymi jednostkami przepływać i być. Jeśli to nie zostało dokonane, no to widocznie zostały zrobione albo jakieś zaniedbania, albo no nie wiem co. A jak ta sytuacja teraz będzie wyglądała? No to w jakiej sytuacji jest ten przedsiębiorca, który nabył tą nieruchomość, zaczął ją rozbierać na podstawie zezwolenia, tak? Czy tam uzgodnienie? Decyzje dokładnie. Decyzje dostał wszystkie. On teoretycznie wszystkie dokumenty ma, że do tego, że zostało to na w sposób legalny zrobione. Na prace rozbiórkowe? Nie wiem. No przypuszczalnie właśnie dlatego, że ktoś znalazł to, że jest to na liście i konserwator zabytków to wstrzymał. Wie Pan co, ja też pytam w kontekście, no bo to jakiś... Na terenie miasta. Ale jakiś paradoks. Dwa, można powiedzieć, urzędy, które są obok siebie i nie wiem, teraz pytanie, czy miasto chciało ten dokument, rada chciała tak zatrzymać, coś stworzyliśmy i to zostaje u nas, nie informując, czy, że tak powiem, nie chciało tego widzieć starostwo, bo to taki jakiś absurd totalny. Z tego, co mówię, ja się akurat w tym przypadku orientuję, to starostwo nie miało pojęcia o tym, że takie coś istnieje, tak? Także być może było to, że Rada Miasta próbowała coś stworzyć ze swoich budynków, nawet tych, niektóre nie są objęte wojewódzką kontrolą zabytku, bo właściwie najważniejszą jest lista wojewódzkiego konserwatora zabytku, a tu próbowano coś poszerzyć i gdzieś może to zgłosić, natomiast
nie wiem, według mnie powinno to być przekazane, skoro takie coś jest i między tymi samorządami powinna być współpraca, żeby to dobrze funkcjonowało, a skoro jej nie ma, to tylko świadczy o tym, że no gdzieś czegoś brakuje, coś nie jest dopracowane i tutaj należałoby szukać właśnie w tym, dlaczego nie ma tej współpracy, bo jeśli nie będzie, no to będą takie sytuacje, które teraz ma miejsce i boję się, że mogą być kolejne gorsze, tym bardziej, że mówię takich projektów, to co żeśmy przed chwilą powiedzieli, jest basen wspólnym inny i się boję właśnie, że to będzie takie, płatność Sokolnia. Czy takie sytuacje, te problemy finansowe powiatu, czy one nie wpłyną właśnie na sytuację miasta właśnie? Czy pan widzi jakieś zagrożenia inne? Tak, z pewnością. No, miasto już przejęło od powiatu drogi, które były na terenie miasta powiatowe, tak? Także poprzednio te część przynajmniej, czy jakieś pieniądze na te drogi powiat przekazywał rocznie na utrzymanie. Teraz to wszystko już po stronie miejskiej jest, po podpisaniu i przy przyjęciu tej uchwały, skoro są to drogi miejskie, to musi utrzymywać to miasto. Skoro nie będzie pieniędzy dokładanych do basenu, z pewnością za Sokolnię no, będą chcieli wszystkie pieniądze, bo te braki, które są w powiecie, no, będą musiały być skądś jakby uzupełniane. I boję się, że takich wspólnych projektów, czy przy składaniu wniosków o pozyskanie pieniędzy, chociaż bardzo często, chociaż jakimiś środkami starostwo wspomagało gminę miejską albo odwrotnie, to teraz jeśli starostwo nie ma pieniędzy, nie będzie dodatkowego partnera, na pewno jakieś punkty przy ocenie projektów będą odejmowane. Zawsze to był jakiś plus. Mniejsze szanse na pozyskanie. Będą mniejsze szanse. No, z drugiej strony boję się, że przy takiej konstrukcji, jaka jest, że trzeba mieć przynajmniej te 25% udziału swojego w jakichkolwiek inwestycjach i pozyskaniu środków zewnętrznych, będzie to problem przy zadłużeniu. No, powiat już praktycznie nie ma możliwości, a miasto osiągnie też poziom. A są już takie, wie pan, że są takie rzeczy, których niestety nie uda się zrealizować w tym roku, że nie wiem, miasto nie będzie miało wkładu na jakiś pomysł, na jakiś projekt? Na razie tego, co się orientuje, to, co było planowane, to w jaki sposób środki są na to zabezpieczone. Są zabezpieczone. Czy jest to rzeczywiście bardzo napięty budżet, ale to, co pan Jarek Laska zrobił, to ma w ten sposób przygotowane, że środki są teoretycznie na to wszystko zabezpieczone, są i teoretycznie powinno to się udać zamknąć. Ale może powoduje z tym ciągiem takim rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowym od Jeziora Gałęźnego do Jeziora Kaplicznego? Nie, no tego typu projekty być może wypadną, ale to był tylko projekt, to niekoniecznie było przyjęte do realizacji, że to będzie te główne, które były założone. No dobry projekt, fajny. Nie, bardzo dobry, bo to dla mieszkańców i dla rozwoju to zawsze na to zwracałem uwagę i właściwie od początku mojej działalności w Radzie składałem wnioski o to, żeby ten park, który jest za urzędem miasta, chociażby minimalnymi kosztami w okresie letnim Koseko, a Rębak, te służby, które utrzymują zieleń, mogłyby to regularnie kosić, niedużymi pieniędzmi, tylko tyle, żeby po prostu wykosić, czy wyciąć te wszystkie krzaki, jakieś takie zarośla, żeby to było przejrzyste, żeby to trochę słońca przychodziło, troszeczkę ten ciąg pieszy zrobić i systematycznie, niedużymi kosztami co roku coś zmienić. Już to by był tam skrót z tamtego rejonu, albo tu od tej drogi przy to, która idzie wzdłuż stadionów, w jaki sposób przejście zrobić wzdłuż tych ujęcia wody i można by to w sumie całe przejście od jeziora niskimi kosztami, bo wiadomo, że przy obecnym budżecie nie możemy liczyć fajny, na jakieś duże wyciągnięcie pieniędzy. Musimy szukać takich inwestycji, które spowodują... Robić to swojemu. Tak jest. Nieduże pieniądze, a będzie widać efekt. Ale póki co pewnie ten duży projekt stoi pod znakiem zapytania. No też on się wpisywał w perspektywę nowych środków unijnych, rozdania nowych środków unijnych, a ona jest zupełnie inna niż każdy sądzi, ponieważ ona nie promuje tego typu przedsięwzięć, tylko przedsięwzięcia, które przyniosą oszczędności albo będą generować przychody. A tego typu inwestycje, no z zapowiedzi,
które były na ostatniej konferencji dotyczącej rozdania środków, no wynika co innego, że zgadza. Na takie projekty pieniądze nie przekazane będzie. Pieniądze myśli, mają w jakiś sposób zarabiać. Jak pan myśli, rzeczywiście to, a jest szansa jest takie na partnerstwo takie publiczno-prawne w Kościerzynie, że przedsiębiorcy będą chcieli też uczestniczyć w tego tak, projektu. Swój wkład dać w przedsięwzięcia, które być może przyniosą właśnie albo oszczędności, albo przychody. Jest szansa, że samorząd będzie w stanie przekonać przedsiębiorców do tego, firmy, żeby zainwestowały? Ja myślę, że tak. Przedsiębiorcy są skłonni, tylko że przedsiębiorcy chcą być traktowani w sposób partnerski. Chcą rzeczywiście, żeby były z nimi przeprowadzone rzetelne rozmowy i żeby byli, a oni odbierają to, co się dzieje właśnie, że są troszeczkę traktowani w sposób podmiotowy, że wszystko, z czym przychodzą, jest jakby przesuwane na drugi plan. Oni mają sobie radzić i wspomagać budżet, a oni by chcieli rzeczywiście. Widzę to wśród przedsiębiorców, z którymi mam kontakt, że byliby skłonni dołożyć do szkół, nagród jakichś dzieci, gdzieś do czegoś i nie byłoby, myślę, jakichś dużych z tym problemów. Może nie byłyby to w obecnej sytuacji duże kwoty. No chociażby, no to akurat nie w mieście, ale w gminie, ta żwirownia Dechpol, która dołożyła, no, duże pieniądze, bo to jest połowę kwoty z tego zjazdu od tej pętli Wdzyckiej z drogi tutaj. Na wykonanie drogi. Do krzyża, do skrzyżowania z Lizakami. Tam są wszyscy zadowoleni, asfalt jest położony i praktycznie połowę środków przekazał przedsiębiorca. A w zapytam w Kościerzynie, jakie pan widzi takie projekty, które chcieliby wejść właśnie przedsiębiorcy? Jakie to mogą być sfery? No tutaj przedsiębiorcy na pewno chcieliby w coś takiego dołożyć, żeby przynosiło kolejne miejsca pracy, że oni by widzieli perspektywę współpracy z jakimiś firmami, żeby to były, bo część takich drobnych przedsiębiorców, rzemieślników z Kościerzyny na pewno znalazłaby współpracę przy firmie, która by przy dużym inwestorze. Tylko pytanie to właśnie, czy to jest szansa na płaszczyznę samorząd znów firma. I tu jest właśnie, mamy trójkąt przemysłowy, który od lat praktycznie jest niewykorzystywany, no bo to musimy sobie powiedzieć, że no jest przeznaczone na działalność, na wszystko, no i nie ma chętnych, którzy chcą tam zainwestować. Jest pierwsza fabryka, która tam powstała, prawda? Fabryka okien, która się przyniosła do tego trójkąta, ale... No miejmy nadzieję, czy ta jaskółka już wróży wiosnę. No to jest jak w momencie, gdy zwiedzaliśmy inkubator w Solcu Kujawskim, to tam było to troszeczkę na innej zasadzie, bo tam był pozyskany duży inwestor. Tam była firma, najpierw firma Drobet. Duża firma, która przyszła tak, Następnie już były przeprowadzone rozmowy z firmą, dużą hurtownią części samochodowych, która tam powstała przy tym też, i duża powierzchnia, teren ewentualny do sprzedaży pod działalność, pod zakłady przemysłowe. I przy tym powstał jeszcze dodatkowo ten inkubator przedsiębiorczości. I tam znalazły się takie miejsca dla drobnych inwestorów, przedsiębiorców, którzy chcą współpracować przy dużych firmach. Bezwzględnie tu należałoby w jakiś sposób pójść, no to jest akurat sprawa powiatu może troszkę bardziej, ale to, co jest w Łubianie, problem z pracownikami typowo. Kiedyś było technikum ceramiczne, szkoła zawodowa w kierunku właśnie ceramicznym. Teraz z tego, co wiem, to ta część kierownicza z Łubiany mówi, że jest problem z nowymi pracownikami. Łubiana miała w 2008 roku poważny kryzys. Wtedy nastąpiły zwolnienia, tam prawie 300 osób i wtedy wszyscy zaczęli się bać o miejsce pracy. Tak? W tym momencie się zakłady porcelany odbiły. Jest to jednak duża fabryka, ponad 1000 osób zatrudnionych. Jeśli się coś stanie, tam jest dużo kościerzaków też pracuje, jeśli z tą firmą by się coś stało, no to wiadomo, że to się odbije na całym naszym rynku zatrudnienia. Więc warto mieć u siebie jeszcze jedną dużą firmę, tylko trzeba ją tutaj... Bezwzględnie, należałoby po prostu wszystko zrobić, nawet kosztem nie ściągania przez dłuższy okres podatków, czy oddania na zasadzie wieczystego użytkowania tej ziemi za przysłowiową złotówkę, nawet nie za 25%, tylko za przysłowiową tam złotówkę, po to, żeby te warunki formalne spełnić inwestorowi, który będzie chciał zagwarantować, że stworzy powiedzmy 50 czy ileś miejsc pracy, tak? Produkcyjnych. Tak. Michał Majewski. Produkcyjnych, dokładnie. Był naszym gościem. Bardzo ważne. Dziękujemy Państwu za uwagę.
radny miasta Kościerzyna. Tak jest. Adam Plutowski, Dzień Bałtycki. Krzysztof Węcki, Telewizja Kaszuba. Dziękuję ślicznie.